Zdrowia, szczególnie dla normalnych. W Ameryce komuniści zwalczali moralność przez ostatnie 60 lat. No i mamy to, co mamy. Afery w kościele katolickim, tragedie w wojsku amerykańskim. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, dlaczego moralność? No moralność dlatego, że moralność no to jest rozpoznawanie dobrego i złego. No i moralność no to pośrednio jest to, że trzeba zrozumieć drugą stronę, no co prowadzi powiedzmy do demokracji. No i w Afganistan. Afganistan, no to wygląda na to, że wojsko to była słodka posadka. Tak jak budżetówka, urzędnicy, politycy, pracownicy miejscy i tak dalej, i tak dalej. No to jest wszystko budżetówka. No i wojsko w Ameryce, no to widać na tym, że na przykładzie tego, że transgenderyzm i te wszystkie inne operacje, zmiany płci są finansowane przez wojsko. Także to wszystko im odwaliło. No i podsumowaniem tej tragedii w wojsku tych ostatnich, konkretnie powiedzmy 20 lat w Afganistanie, to widać, że to tam wszyscy jechali. Zginęło 2,5 tysiąca ludzi. 10-20 tysięcy było ranionych. Są ci ludzie w szpitalach. No ale mają renty, mają emerytury, no dostawali jakieś ubezpieczenia rodziny za tych zabitych. 20 lat podatków amerykańskich, to tam Ameryka wpompowała tryliony dolarów w to wszystko. No oczywiście, że jest przemysł zbrojeniowy, te wszystkie armaty, te wszystkie czołgi, samochody, to jest produkowane przez amerykańskich robotników. W wojsku no jest tak, że tam nie powinno być za dużo chińszczyzny, także, że każdy młotek czy karabin, młotek kosztuje $1000, jakiś karabin tam kosztuje 70 tysięcy, bo to musi być amerykańskie. Ciuchy chyba są szyte w Ameryce, nie w Chinach. Tego rodzaju rzeczy. Także, że wojsko amerykańskie no, wydaje około 2-3% swojego dochodu narodowego na wojsko. No ale to też sporo ludzi żyje z tego wojska. No i dużo ludzi zauważyło, że wojsko no, to jest słodka posadka. To jest niezła gratka. No szczególnie jeżeli Ameryka, rząd pozwala, płaci za studia dużo. No sporo jest ludzi, którzy powiedzmy kończy szkołę średnią, te 12 lat, podpisuje kontrakt z wojskiem, że będzie, pójdzie na powiedzmy zrobi, będzie miało tytuł doktora, pójdzie na studia medyczne. No i po studiach medycznych, no w trakcie studiów mają tam jakieś praktyki, no i po studiach muszą tam odharować 5 czy 10 lat. No ale to wszystko jest zapłacone. Pensja w czasie pracy w tym wojsku jest zapłacona. Także jeżeli ktoś się zdecyduje na służbę w wojsku, no to jest to relatywnie bezpieczna sprawa. Oni tam na linię frontu nie idą. Najgorzej no to mają ci młodzi 18-20-letni, których te koty wszystkie są po skończeniu szkoły średniej, czyli po amerykańsku high school. Idą do wojska, idą w kamaszy, idą na taki przeszkolenie tam 6-9-miesięczne, no i mają biegać, mają czasami zabijać, czasami będą zabici, no to ci mają przegrane. Ale te wszystkie inne sytuacje, do wojska idą, żeby zostać dentystami, do wojska idą tacy, którzy chcą być muzykami, tam są orkiestry wojskowe, tego rodzaju rzeczy, no nie wiem ilu się zgłosi na obieranie ziemniaków, tak jak w armii hitlerowskiej, po II wojnie światowej, kiedy ich tam ścigali, no to wszyscy Niemcy obierali te ziemniaki, no ale jest to jakiegoś rodzaju tam słodka posadka, no nie są to tam duże sprawy. No jak ktoś skończy studia i pójdzie do wojska, no to ma jeszcze lepiej. Dużo ludzi, którzy idzie na, nie musi iść na akademię wojskową, bo są te różne akademie wojskowe, no ale wszyscy ci oficerowie, wyżsi oficerowie, no to są przerzucani z bazy
pieniędzy na bazę i tak dalej, i tak dalej. No ale emerytura im dosyć szybko wskakuje po 20-20 paru latach. No i właśnie ci wszystkie te słodkie posadki, no to pokazuje, że cały ten system wojskowy, no to jest jedna wielka klęska, to jest jedna wielka wsypa, jeden wielki obciach. No i wszyscy są zdenerwowani. Jak wojsko zareaguje? No jak zwykle, szczególnie teraz będzie zamiatało wszystko pod dywan. Dziesiątki tysięcy, tak jak wspominałem, zostało zranionych. W Ameryce jest bardzo dużo ten VA, czyli Veteran Administration, czyli administracja weteranów, szpitale w większości stanów. Tam większość, która brała udział w konfliktach, no to mają leczenie w zasadzie za darmo do końca życia. Jeżeli ktoś był weteranem, no to nawet jeżeli z tych nerwów, z tego wszystkiego zostanie bezdomnym, no to zawsze ich tam biorą, przeczyszczają i tak dalej. W ramach tej opieki wojskowej, także to jest bardzo duża sprawa. Pokazują na najróżniejszych filmach, ludzie pokazują, że ktoś ma tam medale, no ale to są udawani weterani, to oni nigdy nie byli w wojsku, to są oszukańcy. No i w tym walczyli 20 lat, no a teraz co się stało? Wojsko amerykańskie wycofało się z godziny na godzinę przez rozkaz kretyna Bidena. Wojsko afgańskie, 300 tysięcy ludzi, żołnierzy, wyparowało w zasadzie w ciągu kilkunastu minut. Rząd afgański się zrobił talibów, no co tam pierwsze co zrobili, to powiedzieli, że żadnej kobiety tam nie będzie, tak, także żadnych transwestytów tam nie będzie. Także ambasada amerykańska w Kabulu, kiedy wywieszała te flagi tęczowe, żeby nauczyć Afgańczyków, jak mają żyć z kobietami, jak mają żyć z transwestytami, jak mają żyć z całym tym alfabetem ludzi, którzy tam nie ma, że tak powiem, mieczyka i pochwy. W związku między mieczykiem a pochwą, tylko najróżniejsze inne kombinacje. No to jest, co jest. Najgorsze jest to, że w tym ich kongresie, czy parlamencie, czy w Sejmie jest czterech bandziorów, jest czterech terrorystów, którzy zostali wypuszczeni przez Obamę z Guantanamo. Guantanamo, no to jest baza na Kubie. Z tego wszystkiego Amerykanie mają tam parę hektarów, z 20-30 hektarów od wybrzeża bazę amerykańską, tą Guantanamo. No i to nie jest na terenie amerykańskim. Tam Castro nigdy Amerykanów nie zbombardował, nie wygonił. Ta baza należy do Amerykanów. Tam Kubańczycy nie mają dostępu. Tam przypuszczalnie są zasieki na 50 metrów bomby, miny i tak dalej. Tak jak było między Berlinem Wschodnim i Zachodnim. No ale w tym Guantanamo byli trzymani ci terroryści Talibanu, no i był jeden taki łachudra, zdrajca, który został złapany przez Taliban, no i Obama wymienił go na chyba 15 czy 20 tych największych terrorystów. No i oni teraz zostali ministrami, poobdzielali się rządem. No tak się poobdzielali, w sumie tak jak komuniści, którzy się rozliczyli w Magdalence. Oni też przejęli władzę. Miała być sprawiedliwość dla Solidarności, dla PRL-u. Okazało się, że wszyscy rozkradli naokoło siebie. No to taki polski Taliban w Magdalence był. Tutaj jest Taliban w Kabulu. Armia, no, jest najbardziej odpowiedzialna, no bo tak jak mówili, no tam samoloty latały, także lotnictwo było. Marynarka wojenna, no to troszeczkę za daleko, żeby tam strzelali z tych swoich okrętów wojennych czy innych krążowników. Armia, te buty na buty żołnierskie na ziemi, no to było to, co miało to wszystko ustawić. No, ale było za bardzo to wszystko rozluźnione.
20 lat, to po prostu sobie jeździli jak na wakacje. Przez ostatni rok, przez dwa lata, kiedy Trump był prezydentem, tam nikt nie zginął. Tam nikt nie zginął w tym czasie. W Iraku. W Iraku było to samo. Taki sam obciach dla wojska amerykańskiego po tym, jak wojsko się wycofało. Ameryka pomogła tym no, proamerykańskim. Irakijczycy sami w sobie chcieli zrobić jakiś ten swój rząd. No i Ameryka im pomagała. Nie wyszło to najlepiej. Były komisje dotyczące tej wojny w Iraku pomiędzy 2013-2019. No i co tam się działo? No za dużo się nie działo. Wszystko było zamiatane pod dywanik. Jeden z tych szefów, no to teraz jest Lloyd Austin, no to on teraz jest ministrem obrony, ministrem obrony, także to jest dosyć wysoka pozycja. No i jak zaczęli sprawdzać, co się dzieje, no to wszyscy ci generałowie, no to zamykają się, oszukują. No w wypadku Iraku, no to było pokazane, że przesadzali, że Amerykanie przesadzali o tych możliwościach wojska Iraku, że oni mogli kontynuować i tak dalej, i tak dalej. Jeden z generałów, Mark Miley, no to on już taki zawodowy żołnierz w Ameryce, że w zasadzie jak w czasie Wietnamu, kiedy My Lai masakra była, no to może pamiętacie, tam żołnierze poszli w pewnej wiosce, szukali tego Wietkongu, tych komunistów, no i tam zaczęli do nich strzelać, oni zaczęli strzelać z powrotem, no i bardzo wielu cywilów zginęło. No to była makabra. No ale ci żołnierze byli zaatakowani, no tak jak jest z Palestyńczykami. Palestyńczycy mieszkają w wieżowcach, tam gdzie mieszkają, terroryści palestyńscy mieszkają w wieżowcach, w domach, gdzie są rodziny, dzieci, no i później jak Izraelczycy czy Amerykanie tam odstrzeliwali paru tych terrorystów, no to przy okazji te niewinne rodziny ginęły. No i w tym My Light było to samo, tam cała wioska została wystrzelona. Ale gazety, telewizja i komuniści amerykańscy no, podkreślali to wszystko. Trzeba z dzisiejszej perspektywy pamiętać, że Amerykanie walczyli przeciwko komunistom amerykańskim. To jest wtedy, kiedy było dużo do zrobienia. No i zamiatali wszystko. Armia ani nie chciała się nauczyć. Ten generał Miley nie pozwolił na to, żeby te wszystko informacje z tego raportu, żeby było to publikowane i nauczane w akademiach wojskowych. Nie pozwolił do tego, żeby wypuścić te zdeklasyfikowane informacje wojskowe. Nie pozwolił drukować tych informacji, no i rozszerzać. W zasadzie na Amazon jest jakaś taka kopia na kserokopiarce zrobiona, ktoś tam jakoś wykradł czy wyciągnął, no ale wojsko nie wie, wojsko o tym wszystkim nie wie. Armia amerykańska musi uniknąć tego samego sprawdzania Afganistanu z tym, co się stało w Iraku. No, kto powinien to przestudiować? No, zdecydowanie powinni przestudiować, jakaś komisja powinna być trochę niezależna, no ale też nie mogą to być profesorkowie, najróżniejsi liberałowie i tak dalej, i tak dalej. No, nie, wiadomo, że musi być jakiś bat na to wszystko. Ten Wietnam w latach 1980 to
przestudiowanie tego nie wyszło to prawidłowo. Zorganizowanie jakichś takich komisji spoza wojska jest wskazane, no ale też komisja powinna w sumie sprawdzić tych niższych rangą żołnierzy, byłych żołnierzy. No musi to być wszystko prześwietlone. Musi być prześwietlone te e-maile, te komunikacje, te ostrzeżenia. To powinno być zrobione. No i trzeba znaleźć taką ocenę, dosyć brutalną ocenę, co to się stało. Nikt nie powinien się bać krytykować tych wyższych oficerów. Całe te sytuacje, kiedy oni tam działali czy nie działali, musi to być pokazane. Zdeklasyfikowane informacje muszą być opublikowane. Wszyscy powinni mieć dostęp. No na pewno jest jakiś taki poziom, gdzie to wszystko będzie niedostępne. No ale też pierwszy stopień na to, żeby Ameryka jakoś przetrwała, no bo militarnie teraz jest jeden wielki obciach. Już od lat nie ma w zasadzie chętnych żołnierzy do wstępowania. No i Ameryka może być napadnięta i w zasadzie zlikwidowana, zajęta. No nie wiem, po co mieliby Chińczycy atakować Amerykę, jak długo im by się to udało, czy Rosjanie. No ale to jest tragedia Afganistanu, pokazuje ten zdegenerowanie nawet armii amerykańskiej. To została po prostu zniszczona od środka. Taka jest prawda, że to wszystko zostało zniszczone od środka. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często demonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie poddajcie się, głosujcie na normalnych, czy w Polsce, czy w Ameryce. W Ameryce 2022-2024, bardzo ważne. Przekaz dla socjalistów polskich mieszkających w Ameryce. Widzicie, co Biden zrobił, widzicie, co się dzieje. Podatki coraz większe, benzyna coraz droższa, jedzenie coraz droższe. Jedna wielka wpadka w Afganistanie. No teraz to tylko czekać na upadek Tajwanu, teraz tylko czekać na upadek Jemenu i Arabii Saudyjskiej. No wszystko jest możliwe. Ludzie się rozbestwiają, w Ameryce się rozleniwiają. No chyba upadek imperium może nastąpić, bo zwykle imperium upada, kiedy ludzie zostają grubasami, zostają leniwcami, no i mają za dużo pieniędzy. Zdrowia dla normalnych.